Jakie znaczenie ma dla pana Nysa? Nysa jest moim takim drugim domem, można powiedzieć, nie pierwszym, bo jeszcze nie mam takiego poczucia swojego miejsca. Nie wiem, przyjechałem tutaj zaraz po studiach, dostałem pewne warunki do pracy, poznałem przyjaciół. Takie dorosłe życie moje się tutaj zaczęło. Potem Opole, Wrocław, w międzyczasie gdzieś tam się przetoczył, ale nastąpił powrót do Nysy. To jest miejsce, do którego lubię wracać. Jest pan też pedagogiem, uczy pan młodzież. Czy w ogóle można nauczyć ludzi sztuki? Jak pan sądzi? Można towarzyszyć w poznawaniu, w pewnej edukacji, w odnajdywaniu siebie samego, tak jak tutaj wspomniałem, ale są pewne etapy czy pewne momenty w sztuce, których można nauczyć. Ja tutaj mam na myśli pewną naukę rysunku, naukę podstaw widzenia, podstaw komponowania itd., itd. Natomiast trudno nauczyć pewnego artyzmu być. Każdy musi szukać w sobie siebie samego. Tak. A jak zmienia się młodzież przez te ileś lat, kiedy pan pracuje z młodzieżą? Młodzież jest zawsze wspaniała, zawsze taka sama. Narzeka się, mówi się, że ta młodzież może gimnazjum psuje, że to, że tamto, że studenci są in różne poziomy, że inaczej to wygląda. Każde czasy mają swoją jakby młodzież i młodzież jest zawsze taka sama, zawsze jest otwarta, zawsze jest wspaniała. A w tych etapach chińskiego rozwoju, na jakim pan jest etapie? Jak pan z siebie ocenia? Ja myślę, że właśnie tego szpanowania chyba trochę jeszcze, nie? No bo czuję się jeszcze stary, jeszcze mam nadzieję dużo przede mną i tak chyba na właściwym miejscu jestem, powiedzmy. A jak pan ocenia, czy jest możliwa niezależność w sztuce obecnie, w tych komercyjnych czasach? Zależy o jakiej wolności mówimy, bo możemy mówić o wolności wewnętrznej i tej takiej uzależnionej zewnętrznym byciu gdzieś tam, w czymś tam, w jakimś układzie, w jakiejś zależności. Staram się być niezależny w środku, w tej zależności zewnętrznej, tak to nazwijmy, ale jak to jest podobne pytanie, można sobie zadać, mówi pan o Nysie, czy wielkie miasto, czy Nysa, że to prowincja gdzieś tam, czy to takie zamknięcie, czy wolność, jak to można pojmować. Ja to pojmuję, jak ktoś powiedział mądry, że prowincję, jeżeli ktoś ma, to może mieć ją w sobie, bo może ktoś mieszkać w wielkim mieście i mieć w sobie prowincję, nie? I odwrotnie, może mieszkać w mniejszym mieście i być wolny i wyzwolony. Zgadza się? Co pana obecnie inspiruje? Bo pan mówił dużo o inspiracjach tych właśnie z młodości, z dzieciństwa. Obecnie, czy są nowe rzeczy, które pana inspirują i jakoś zajmują? No właśnie odkrywam, że to że ciągle jakby to są powroty do rzeczy dawnych, które się gdzieś tam w środku miało, ale nie potrafiło się kiedyś zrobić. Teraz jak się trochę człowiek jakby uspokoił, czy nauczył warsztatu, czy język ten zawodowy poznał jakiś, czy zrozumiał po prostu, że to jest wszystko tak proste. Zrozumiał tą prostotę, nie? Że im prostsze, tym lepsze. Nie kombinuję, nie wymyślam. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Wykonujesz zawód fotografa. Czy uważasz, że to bardziej artyzm czy rzemiosło? Co przeważa? W moim wypadku to raczej artyzm, ponieważ mam studia, takie jak mówiłem na rozpoczęciu, na wernisażu artystyczne. Ciągle przeważa mnie fotografia, jakieś akty, jakieś takie często artystyczne bardziej sprawy. Nie jestem właśnie rzemieślnikiem, nie robię zdjęć do paszportów, nie robię ślubnych, pomimo tego, że niektórzy z moi koledzy no, już się przyczynili sporo do ślubnych fotografii. A czy w takim razie z tej sztuki da radę się utrzymać? No tutaj właśnie gorzej, bo fotografia komercyjna przynosi większe zyski, czy to profity, jeśli chodzi o znajomości, a fotografia taka artystyczna jest bardziej dla siebie. Tutaj jakby operuje się ideami trochę innymi niż w fotografii komercyjnej. Czy nie boisz się oskarżenia o nepotyzm? Razem z Edwardem Sytym mieliście wernisaż, razem wystawa trwa równolegle. No jak to jest? To znaczy, myślę, że ja i mój tata tak po troszce się uzupełniamy, ponieważ w tym wypadku na przykład jest tak, że on prezentuje w swoim malarstwie warsztat i lata praktyki,
A ja troszeczkę w moich fotografiach inaczej do tego podchodzę, ponieważ to jest taka fotografia bardziej współczesna, czyli prócz takich warsztatowych typowo rzeczy, to idzie za tym jakaś głębsza idea i to, co chcę powiedzieć o ludziach, których obserwuję i fotografuję. Mm-hmm. A w twórczości Edwarda Sutego, co ci się najbardziej podoba i co ci się najbardziej nie podoba? Co mi się najbardziej podoba? No to jednak widać, prawda, że tata ma fach w ręku. Niesamowity i to pozazdrościć. Widać to też bardzo po tym, jak naucza, bo wielokrotnie byłem świadkiem. A co mi się nie podoba? No jeżeli chodzi od strony pedagogicznej i sztuki, to mało bym znalazł takich rzeczy. A łatwo być synem artysty? No nie, to jest poprzeczka wysoko postawiona niestety i czasami trzeba się więcej starać. Tak samo mam na studiach, jest troszeczkę trudniej. Czy w ogóle możliwa jest w obecnych czasach niezależność w sztuce? Mówiłeś o komercji, mówiłeś o artyzmie. Czy jest to do pogodzenia we współczesności? No, myślę, że teraz mówi się, że człowiek powinien być taki uniwersalny, czyli powinien po trochu i komercji, bo z czegoś żyć trzeba, ale też nie zapominać o swoim ja i wyrażać siebie w jak największym procencie przez fotografię artystyczną. No i u mnie przeważa w dalszym ciągu artyzm. Zobaczymy, jak to będzie po studiach, jak je skończę. Wtedy będę mógł może coś więcej powiedzieć w tym temacie, jeśli chodzi o kwestie fotografii komercyjnej. No, na razie brak czasu. Jest tu też prezentowany projekt Ważne. Co jest ważne? Ważne w życiu, w tym wypadku w życiu właśnie, ważne jest to, żeby żyć szczerze i prawda, czerpać z niego jak najwięcej i niczego później nie żałować, czyli wykorzystać każdą szansę. Tak ja myślę. Ale jak widać, tutaj osoby protetowane mają też inne potrzeby, czasem bardziej takie przyziemne. Druga część tej wystawy to portrety odwrócone. Łatwo było? No, to był mój dyplom artystyczny z fotografii. Było trudniej. Temat odwrócony o 180 stopni, czyli no, głębszy i poważniejszy. Tutaj najdłuższy okres to były przygotowania same. Zbieranie chętnych uczestników, oczekiwanie na ich odpowiedzi, potem oczekiwanie, aż pojawią się na sesji fotograficznej. Także to był złożony proces i autoryzacji i później całej tej obróbki fotografii. Która wypowiedź cię najbardziej zaskoczyła? To znaczy, podchodząc do tego projektu, na początku zastanawiałem się, nie mogłem jasno określić, jak on do końca wyjdzie i nie chodzi może konkretnie, która odpowiedź. Bardziej patrząc na ogół, to widać, że ludzie, kiedy daje im się szansę bycia anonimowymi, no zwierzają się nawet obcym osobom ze swoich najgłębszych sekretów. To jest, myślę, takie pozostałości już po dobie internetu i tego, że w internecie nie widać nas, prawda? Jest taki mur, przez który przechodzą tylko słowa. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.